też skoncentrowany szczególnie właśnie przy stałych fragmentach gry. Mateo, Vita, Joli, uwaga i gol! Mają to, co chcieli Sanmarańczycy! Nieprawdopodobne, że tracimy bramkę z tak słabym przeciwnikiem, Alessandro Della Valle! No i to jest oczywiście zaskoczenie i przed chwilą powiedziałem, że z takim samym przeciwnikiem trzeba być skoncentrowanym przy właśnie stałych fragmentach gry i wtedy straciliśmy bramkę. Tutaj nie było krycia, odpuszczony został zawodnik San Marino, mógł dobrze uderzyć piłkę głową i Borus był bez szans. Tak, zupełnie bez opieki, wbiegający sobie spokojnie Alessandro Della Valle. Podobna sytuacja do tej, no mniej więcej, meczu z Ukrainą.